Hej, 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 cześć czołem, witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Gothic 2. Jesteśmy już w obozie bandytów, byliśmy ostatnio Franka i no nie przypadłem do gustu kilku tutaj typkom. Fortuno, kimże ty jesteś? Znowu śniący? Przyzywałem go, on, który mnie obserwuje. Och nie, odejdź, zostaw mnie. Dobrze się czujesz? Zielony. Zielony nowicjusz. Nie mogę go znaleźć. Masz, weź to bagienne ziele. Nie zielony ani nie silny. Nie zielony, nie silny. Jak mogę ci pomóc? Zielony. Zielony nowicjusz pomaga nowicjuszowi. Wrócę później. Czy ty masz coś w tym? Zielony nowicjusz. Co to jest ten zielony nowicjusz? Zaraz się dowiemy. Zielony nowicjusz. Te łodygi można całkiem nieźle zwijać, ale nie ma porównania z tym, co mielibyśmy w łodzi na bagnie. Jeśli wezmę wyciąg z dwóch łodyg bagiennego ziela i zmieszam go wolnym rdestem, może to będzie porównywać do zielonego nowicjusza. Czyli mam polny rdest, zdaje się? Mam chyba polny rdesty. I łodygi tym bardziej mam. Bagienne ziele. Rdest polny. No na szczęście mam. Kimże jest Finn? Czego chcesz? Gdzie dostanę kilo? Właściwie mam, ale... Ale posiadanie kilofa wcale nie otworzy ci drogi do kopalni. Jeśli chcesz wejść, musisz najpierw porozmawiać z Estebanem. Tam chcę złożyć skórę. Możesz nawet nie iść. Jeśli nie masz czerwonego kamienia, to cię nie wpuści. Co myślisz o Estebanie? On tu jest szefem. Myślę, że jest w porządku. Porządnych chłopaków zawsze wpuszcza do kopalni. To znaczy takich, którzy mają pojęcie o górnictwie. Znasz się na górnictwie? Jestem najlepszy. To muszę wiedzieć o wydobywaniu. Trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Złoto to nie ruda. To piekielnie duża różnica. Jaka kobieta nosiłaby na szyi łańcuch wykonany z rudy? No żadna. Zacznij kopać od góry do dołu. Tym sposobem najłatwiej odkopać samorodki. Niektórzy kopacze robią odwrotnie, ale to o wiele trudniejsze. Potrafisz oceniać moje umiejętności? Moje umiejętności kopania złota? Pewnie. 20%. Robię tu już od ponad 35 lat. Wszystko poznam. Powiedziałbym, no całkiem. Że jesteś przeciętnym kopaczem. No i gitara. Nie jest źle, ale mogło być i lepiej. Senian, kim ty jesteś? Kogo my tu mamy? No tak. Się, to ty. Mam dla ciebie trochę dobrych i złych wieści. No to ładuj tą chcę złą. Najpierw usłyszeć złą wiadomość. Kruk cię szuka, jego strażnicy też. W zasadzie wszyscy bandyci. Jeśli się na nich natkniesz, zabiją cię. Wielu już próbowało. Twoja sprawność w walce dorównuje przebiegłości. Zakładając jeden z naszych pancerzy i przychodząc do obozu, zachowałeś się jak owca wstępująca między wilki. Stąpasz po grząskim gruncie, panie ryzykancie. Oj, zdarza się. A jaka jest dobra? Jest dobra wiadomość. Nie wiem dlaczego, ale z pewnością masz tu teraz wpływowych wrogów. Cieszę się, że to ja cię rozpoznałem, a nie ktoś inny. Jestem człowiekiem pełnym zrozumienia, który potrafi żyć w społeczności. Ile chcesz? Och nie, nigdy bym nie pomyślał, żeby cię szantażować. Skąd? Ile? Nie no, w ogóle. Nie tak dawno temu ktoś próbował zabić Estebana, jednak zginął z rąk strażników. Idź do Estebana i porozmawiaj z nim. Potem utniemy sobie pogawędkę. Dobra, taki cwany jesteś. A kim jest, że Emilio? Wyglądasz jak
Kopacz. Kopacz. Bo jestem kopaczem. Gdy ostatnio byłem w kopalni, tyrałem jak wół. Co się dzieje ze złotem? Co się dzieje ze złotem z kopalni? Torus je zbiera i rozprowadza. Nikt nie może zatrzymać tego, co znajdzie. Każdy otrzymuje tylko część złota, by myśliwi i strażnicy też coś mieli. To dobrze. Od czasu wprowadzenia tej zasady mamy mniej zabitych, a kopacze i tak dostają więcej niż ci z zewnątrz. Dlaczego nie jesteś teraz w kopalni? Byłem tam bardzo długo i pracowałem tak ciężko, że prawie odpadły mi ręce. Potrzebuję kilku dni odpoczynku. Potem wezmę swój kolejny czerwony kamień. O co chodzi z tymi kamieniami? Co chodzi z tymi czerwonymi kamieniami? To pomysł Torusa i Estebana. Torus zajmuje się rozprowadzaniem złota, a Esteban organizacją pracy w kopalni. Oczywiście nie chce mu się biegać do Torusa za każdym razem, gdy wysyła kogoś do kopalni. Po to są te czerwone tabliczki. Dzięki nim Torus wpuszcza nas do środka. To coś jak karta wstępu. Sprytne. No dobra, to mi już wszystko już powiedziałeś. Idźmy w takim razie tutaj do środeczka. Na, ja cię znam. Chcesz pić czy gadać? Czego potrzebujesz? Masz coś dobrego do żarcia? Do jedzenia? Chcę sprawdzić nowy przepis. Ognisty gulasz w mocnym sosie. Mocny sos? Sos z bardzo mocnego bimbru. Dostałem ten przepis od niejakiego Lu. Zdobądź składniki i przygotuj bimber w laboratorium, a ja zrobię sos. Co ty na to? Dobrze, właściwie czemu nie? Super, oto przepis. Przepis na młot Lu. To przeczytajmy sobie, będę miał... Kolejny. Składniki mocnej nalewki. Bierzesz butelkę, także dwie rzepy i sporą garść bagiennego ziela. Kuj motnego węża, bierzesz butelkę. O, trochę rzeczy trzeba zrobić. Logan. Co u ciebie słychać? No cóż, przynajmniej jestem w środku. Lucia pędzi naprawdę mocny bimber. Esteban Lucia? Nie pozwala mi jednak wejść do kopalni. Przynajmniej na razie. Ale dostałem kilka innych zadań. No i? Co ci kazał robić? Ktoś próbował zabić Estebana. Chcę wiedzieć, kto za tym stoi. Esteban sądzi, że w sprawę zamieszany jest Snaf. Mam mieć na niego oko. Snaf? Przyjdę później. Snaf, serio? Koniec, to nie pogadam, ale tutaj widzę, że stoi... Lucia! Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś z Corini? Czy przypadkiem nie jesteś z Corinis? Nie przypominaj mi o tym miejscu. Miałam tam straszne życie. Gdy przypływały nowe statki ze skazanymi, miasto tętniło życiem. Ale pozostali... nie dziękuję. Może to dlatego, że jesteśmy na wyspie. No cóż, tamte czasy to już przeszłość. Zerwałam już z Elvrichem. Dlaczego? Bo to tchórz. Gdy bandyci mnie porwali, nic nie zrobił. Co zamierzasz teraz robić? Zobaczymy. Na razie dobrze mi tu, razem ze Snafem, Fiskiem i innymi. Rozmawiałeś z Torusem? Oj, no się, ale kawał chłopa. Przepraszam. A wracając do swojego pytania, nie mam określonego celu. Biorę, co daje mi los. Czyli... Co słychać? Kija do mordy. Słuchaj, jak będziesz głodny, idź do Snafa. A jak chcesz się napić, to rozmawiasz z odpowiednią osobą. Co ty mi możesz zaproponować? Niestety nie mamy piwa. Mamy tylko to, co przywieźli paladyni. No cóż, przynajmniej do czegoś się przydali. A poza tym mamy mocniejsze trunki pędzone na miejscu. Grog i biały rum. Powinieneś spróbować tego. Dostałam przepis od Samuela. Ten stary pijak wie, jak mieszać trunki. Nie lubisz paladynów, prawda?
tych fanatyków mordujących dla zakonu magów ognia? Nie. Lord Hagen i jego oprychy zajęli miasto i wszyscy ich teraz słuchają. A to mi się nie spodobało. Nie chciałam czekać, aż przyjdą do Czerwonej Latarni mnie aresztować. Właściwie to co? Są wojownikami Innosa, nie są mordercami. Naprawdę? Ich broń jest równie skrwawiona jak broń bandytów i piratów. Jedyna różnica polega na tym, że oni postępują w imię Innosa, a nie dlatego, że chcą przetrwać. Chcesz wygrabić imię Innosa, kobieto? Jak mogłabym to zrobić? To mężczyźni czynią zło w jego imię. Ja nie wątpię w boskie pochodzenie Innosa. Właściwie. Nie walczą w imieniu Innosa. On sam wybiera sobie wojowników. Naprawdę? Uważam, że ludzie sami decydują o swoim przeznaczeniu. Ale twoje słowa mnie zastanawiają. Mówisz niemal jak jeden z nich. Zabiłaś już kiedyś kogoś? Nie. I bardzo mnie to cieszy. Proszę, nie rozmawiajmy już o poważnych sprawach. Pijmy i cieszmy się każdą chwilą podarowaną nam przez bogów. Możesz ty mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Mogę ci pomóc w rozwinięciu zręczności. Okej. Na razie nie. Chociaż mam do dysponowania 23 punkty, a przy okazji rapier, który potrzebuje zręczności 50, a ja mam jej 35, czyli będę miał jej 45. Spróbujmy to w takim razie zrobić. Nawet 46. Jeszcze jeden poziom i będziemy mogli nosić rapier. W takim razie. Więc sobie nabijemy ten poziomik. Sobie zapiszę do tej gry, bo wydaje mi się, że wchodzę na tereny, na które nie powinienem wchodzić. Bynajmniej. No, mogę sobie to pojumać. O. Nie. To tak to mi się bawić nie będziemy. To są dwa kufry. Dwa kufry to są. Więc te dwa kufry sobie obimiemy. Ten najpierw może. To nie jest kufer. Nie jest kufer? Mi się wydaje, że to jest kufer. Może skrzynia. No już sam nie wiem. No. Shit. Takie fajne rzeczy, fajne. Teraz, żebym się przydało znaleźć stół alchemiczny, to zrobiłbym jedno zadanie już. Być może jest tu gdzieś on. Co tu jest? Aha. Oryginalnie dosyć. Właściwie no to są może te stare budynki jeszcze po... chyba mamy stół alchemiczny. Czym? Czym? Brak mi odpowiednich przedmiotów. No jak? Kocioł. No co ty? Ale się dorobię. O, menzurki mam. No. Być może w tej chwili będę mógł stół alchemiczny odpalić. Tak jest.
Zrób zielonego nowicjusza. A czy mogę zrobić przy okazji już... Aha, to tytoń, to nie. Nie. Tu mamy zrobioną praktycznie jedną misję. Wystarczy oddać kolesiowi tą miksturę, gdzie mu ją w takim razie zwrócimy. Się już tu dorobiłem troszeczkę, ale się nie spodziewałem, że coś takiego tutaj będzie. Czy jest ten... jest Fortuno, stoi tutaj, znaczy siedzi. Zielony. Nie, stoi. Zielony nowicjusz, nie mogę go znaleźć. Dobrze, spróbuj tego zielonego nowicjusza. Moja głowa. Kim? Jestem... Fortuno? Co? Co się dzieje? Dobrze, a teraz powiedz mi, co z tobą. Byłem kiedyś członkiem Bractwa Śniącego. Wtedy nie wszystko kojarzę cię. Było jeszcze w porządku. Tak, wszyscy byliśmy skazanymi przestępcami, ale życie dla nas, nowicjuszy, nie było takie złe. Nie kojarzę cię. Ja też byłem więźniem w Górniczej Dolinie. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Ja nic nie pamiętam. Ciemność przesłania mój umysł. Spróbuj się skoncentrować. Co się stało? Jak odzyskałeś świadomość? Kruk. Pamiętam tylko kruka i ciemne pomieszczenia. O co chodzi z krukiem? Co on ci zrobił? Ach, przepraszam. Czuję się, jakby mój umysł nie był wolny. Sam tego nie rozumiem. Musi być jakiś sposób, żeby przywrócić ci wspomnienia. Może jest sposób. Guru znali sztukę koncentracji i manipulacji umysłem. A ty wiesz coś o tych rzeczach? Nie, obawiam się, że ta wiedza zaginęła. Cholera. Wiem, kto może coś wiedzieć Jeżeli na ten temat. Jeżeli jest jakiś sposób na uwolnienie twojego umysłu, to go znajdę. To już chyba wiem, kto mi pomoże w tym. Lenard, to już nie gadałem chyba, co? Czołem! Czołem! Jestem Lenar. Witaj w obozie Kopacza. Kopacza? Myślałem, że to obozowisko bandytów. Jasne, ale bandyci też zajmują się tu kopaniem. Możesz mnie wydobywać złoto? Jasne, ale wtedy będziesz go mieć więcej. No i co? Dobra, ale powinieneś oddać mi część złota, które wykopiesz. Cóż... Najlepiej od razu oddaj mi moją część. Potrzebuję 50 sztuk złota. To jeszcze nie jest rozwój w biały dzień, masz. Naucz mnie, jak wydobywać złoto. No dobra, trzeba uderzać spokojnie i jednostajnie. Nie śpiesz się, ale uważaj, żeby nie zasnąć przy pracy. Nie wal ciągle w jedno miejsce. Spróbuj wyciąć ładny złoty samorodek. Postępuj zgodnie z moimi wskazówkami, a zostaniesz prawdziwym mistrzem wśród kopaczy. Dobra. Dzięki ci za rady. Właśnie prześpimy się do ranka, żeby to fajnie tutaj wszystko wyglądało. A propos misji... Nie to. Mocna gorzałka. No to w swoim czasie. Fatalna symulacja, też nie. Meandry umysłu. Tu jest jakiś kowal? Nie budź go! Czekaj. Co? Dla swojego dobra trzymaj się z daleka od Skinnera. Ten Czemu? Koleś jest nieprzewidywalny. Niedawno zabił gościa, który go obudził. Niech śpi! Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. Ciągle to samo. Jesteś kopaczem? To przez te spodnie? Nie, noszę je, bo są wygodne. Gotuję gulasz. Masz, spróbuj, nabierzesz sił.
Trzeba zawsze ćwiczyć, żeby nabrać sił. Na zewnątrz czyha wiele niebezpieczeństw. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc nabrać sił. Okej. To tu mogę przyłazić po siłę. Zaryzykujemy? Zaryzykujemy, zobaczymy. Zobaczymy, co ten gościu będzie chciał. Trzymam się od tego z daleka. I pewnie będzie machał mieczem. Po co mnie obudziłeś? Założę się, że nawet nie wiesz. Nie, 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 ja odpowiadaj. Za późno na wymówki. Masz teraz dwie możliwości. Walczyć ze mną i moją Betty. Albo spróbować ucieczki. Ja na twoim miejscu próbowałbym uciekać. Wreszcie! O, oczywiście. Oczywiście nie opłaca się budzić tego facecika. Ja kiedyś go spokojnie sobie dziabnę. Kiedyś wybije cały ten obóz. Hej, jeśli szukasz uczciwego kupca, to właśnie go znalazłeś. Moja chata stoi zaraz za domem Estebana, więc jak będziesz czegoś potrzebować, to wpadnij. Dużo by mnie to kosztowało. Chwila. Ja cię znam przecież, handel. Swoje towary. No, mikstury tu sobie zakupię. One się przydadzą. Ja bym tego nie zrobił. Co to w ogóle jest? Sługa wiatru. No, obrażenia to niezbyt. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Bieda trochę będzie w kraju. Nie mów, że to nieprawda. To wszystko. Pierścień magicznego pancerza to ja nie chcę, ale wytrych jak najbardziej. Nie mam czasu na takie rzeczy. Dupę mi ratujesz tak naprawdę w tym momencie. Czy ja się mogę coś sprzedać? Że tak. To się nigdy nie zmieni. Topór. Lagę, to prawda nie są to duże pieniądze, ale zawsze. Łuki sobie zostawiam. Łama, no to też sobie na razie zostawię. O, tutaj resztę sobie chyba. No, na razie pozostawiam. Dzięki. Trzeba pogadać tu z kilkoma osobami. Ochroniarz. Esteban. Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Wieści szybko się rozchodzą. Franco był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię no to widzisz. Tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. Potrzebuję lepszego pancerza. Po co? Masz już zbroję. Musi ci wystarczyć. A ty żul jesteś. Chcę wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. Każdy, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. A ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Pewnie, ale nie za darmo. Zwykle domagam się pewnego udziału w wykopanym złocie. Jak tam twoja sprawność w kopaniu? Znasz już parę sztuk. No, średnio. Gdybym dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie. Mam dla ciebie inne zadanie. Jakież? To... tak? Jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. To nie może być. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. Właśnie dobra. Dlatego przysłał mnie tu Senian. Senian? On też dla mnie pracuje. Kazałem mu mieć oczy szeroko otwarte. To się dowiem. Od czego mam właściwie zacząć? Wszyscy w obozie wiedzą o tym incydencie. Tak więc nie musisz tego trzymać w tajemnicy. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto nie.
Porozmawiaj ze Snafem. Ten gruby kucharzyna zawsze dużo wie. Dobra. To przecież nic nowego. To możemy właściwie pierdylać. A bandyta w ogóle coś powie? Hej, ty! Co nowego? Co nowego? Piraci nie chcą już wozić nas na stały ląd, bo nie dostali wynagrodzenia za ostatnie wycieczki. Powinniśmy wbić jednego czy dwóch na pal. Wtedy reszta na pewno zmieni zdanie. No dobra. Kici w oczy. Tutaj są bandyta i bandyta. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Tam jest Torus. Pol. Co wiesz o próbie Estebana? Nic, nie mam z tym nic wspólnego. Czego ode mnie chcesz? Handlujesz może sprzętem kowalskim? Huno chyba ma stal. Ja mam tylko kilka kawałków rudy. Ale one nie są na sprzedaż. Ruda to jedyna cenna rzecz, jaką posiadam. A to jest dla Huno. Chciałem zarobić trochę złota, zacząłem więc pracować dla Huno. Od tamtej pory, od Estebana, nie dostałem już nic. Powiedział mi, że nie jestem już potrzebny. Tak więc praca dla Huno to moja jedyna szansa. Wszystko w porządku? Człowieku, ja chcę tylko spokojnie pracować. Dobra. Się zaraz wbiję do chaty, co? Od razu widzę, że znasz się na swoim fachu. Od razu widać, że znasz się na swoim fachu. Już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Stal? Nie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? Może w starym obozie. Oczywiście, w starym obozie. W starym obozie. W starym obozie. Racja. To ty jesteś tym wścibskim gościem. Myślałem, że nie żyjesz. Cóż, wszyscy tak sądzili. Kto jeszcze przeżył? Paru ludzi. Niektórzy uciekli z krukiem, tak jak ja. Wielu zginęło w obozie. Powiedz mi o ucieczce. Kiedy przestała istnieć bariera, zapanował chaos. Niektórzy się ukryli, inni uciekli, a wszystko zostało splądrowane. Co zrobiłeś? Próbowałem uciec z obozu, gdy nagle zrobiło się strasznie jasno i poczułem straszliwy ból. Trafił mnie cholerny piorun. Ciągle mi się zdaje, że go słyszę. Później dowiedziałem się, że znalazł mnie Torus i zabrał ze sobą. Potrzebuję zbroi. Cóż, możesz ją mieć. To, że jest taka droga, to wina Estebana. Ten parszywy pies ściąga haracz z każdej sprzedanej przeze mnie zbroi. Takie gówno to ja nie chcę. A co do próby zabójstwa Estebana? Czego ode mnie chcesz? Szukam osoby, która zleciła zabójstwo. I przyszedłeś z tym do mnie? Myślałem, że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale nie wiem. Dobra. A to możesz mi jeszcze sprzedać? Ciągle to samo. Dwuręczna... kilofy. Bryłka rudy. Wytrych. Na razie wytrych. Jeżeli będę chciał, to rzeczywiście sobie zainwestuję trochę w te stalowe rzeczy. Napiszę sobie tutaj grę, bo wchodzę znowu do czyjegoś domu tak naprawdę. A nóż się nie kapnie. Aj. Też właściwie jest taki jeden trik. Jak tak wejdziecie, to oni się nawet nie kapną. 5 złota. Jacie, gacie. Tu jest cały osprzęt. Osełka, nie osełka, ale to w tej chwili nie jest mi przydatne. Piła. Piła do drewna. Dobra, tutaj nie mam zamiaru nic robić. Oż ty, dziąsło, zębate ziele. Czy przypadkiem się nie wydostanę w ten sposób na zewnątrz? Chciałbym to sprawdzić.
Ale dostanę się. Ale tu pewnie nic nie znajdę. Znając życie. Skoro jest taka opcja, to coś musiało tu być na rzeczy. No nie wiem. To, czego pilnuje Torus, jest prawdopodobnie miejscem przechowania jakichś tabliczek. Bo jest to na wzniesieniu. Więc coś tu musi być na rzeczy. Patelnia. A kuferek. Siedź. No. Zbryłka złota. No tak, a już mam tyle wytrychów. Kurde, trzeba się spieszyć z tym, bo to już naprawdę kruk działa straszliwie, nie na niekorzyść właściwie naszą. Tylko pytanie, czy tu chyba gdzieś był teleport, co nie? Ale nas pewnie nie wpuści ten gagatek do środka. A to jest chyba kopalnia. Znasz zasadę. Bez czerwonego kamienia nikt nie wejdzie do kopalni. Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. Pewnie, ale zasady dotyczą wszystkich, nawet ciebie. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez pozwolenia, strażnicy cię zabiją. Takie są zasady. Jak ci się coś nie podoba, to idź porozmawiać z Estebanem. On jest odpowiedzialny za obóz. Dobra. Nie ma sprawy, ja chciałem tylko wiedzieć, czy tutaj się dostanę. No tak przy okazji możemy sobie teraz wrócić do tego syfa. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za tym wszystkim? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Chcę porozmawiać z tym gościem. Chcę porozmawiać z tym gościem. A czego od niego chcesz? Właściwie to. Chcę załatwić Estebana i szukam sprzymierzeńca. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, czekaj jeszcze raz. A wracając do próby zabójstwa. Zostaw mnie samego z tym badziewiem. To on. Może... O. A co do próby zabójstwa Estebana? Ha, mam cię. Wiesz, kto stoi za próbą zabójstwa? Oczywiście. To na pewno sprawka Emilia. Jak szalony biegał do kopalni i rył tam niczym kryt. Ale od czasu próby zabójstwa siedzi na ławce i wcale się z niej nie rusza. To jasne. Aby wejść do kopalni, musi mieć czerwony kamień Estebana. Ale pewnie już nie śmie spojrzeć mu prosto w oczy. Ale dlaczego życzyłby mu śmierci? Ale dlaczego Emilio życzyłby śmierci Estebanowi? A skąd mam to wiedzieć? Może ma koleżkę, który chciałby zająć miejsce Estebana? Tak, to miałoby sens. Muszę iść. Więc mówicie, że to prawdopodobnie ten tutaj łaskowiec? Emilio! Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego! Lenar powiedział mi o tobie kilka ciekawych rzeczy. Lenar? Ten gość to idiota! Na pewno to zauważyłeś. Powiedział, że nie byłeś w kopalni od czasu próby zabójstwa. Nic, nie wiem. Zmówiłeś się z Senianem, tak? Jesteście w zmowie z Estebanem! Słyszałem, o czym gadaliście. Esteban ma nas gdzieś. Dlaczego mam ufać jego ludziom? Zostaw mnie w spokoju. Co wiesz o tej próbie, no? Kompletnie nic. Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego. Mogę mu spamić, a on mi nic nie powie, tak? Hej. Senian. Już z nim rozmawiałem. Wspominał coś o próbie zabójstwa? Mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz coś o tej sprawie?
Niewiele więcej niż ty. Sam szukam tego człowieka, ale najbardziej interesujące jest to. Zamieniam się w słuch. Chcę, żebyś dobrze wykonał swoje zadanie. Masz znaleźć zdrajcę. A gdy go znajdziesz, zabij go. Dla mnie. Nagroda przypadnie mnie. Nie zapominaj, że mam list gończy na ciebie. Rób swoje i spraw się dobrze. Wiesz, co się stanie w przeciwnym wypadku? A mogę się zabić? Nie ma mowy. Do czego mógłbyś mi się przydać? Hej, chłopaki, patrzcie, kogo tu mamy. Może to się wdrapie. Zobaczymy, czy ten pajac będzie nam tyle inteligentny. No chyba nie. Nie mogę go trafić teraz. Broń się! Dziękuję. No nikt tutaj nie ma problemu. Senian był mi tutaj zbędny. Dlaczego Senian zawołał? Patrzcie, kogo tu mamy. Chodziło o nieuregulowany dług. Masz jakiś problem? Nie, skąd? Nie mam żadnego problemu. Wprost przeciwnie. Ten gnojek pracował dla Estebana. A ja to nie? Pomóż mi znaleźć kogoś, który zorganizował próbę zabójstwa. Pomóż mi znaleźć człowieka, który zorganizował próbę zabójstwa. Nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jeżeli taki idiota jak Lenar zauważył twoje dziwne zachowanie, Esteban szybko coś zwącha. Ja? Cholera. Podam ci tylko imię. Nie powiem nic więcej. Słucham. Huno. Idź do Huno. On musi coś wiedzieć. No proszę, jak ty masz problem z Estebanem? Ta świnia myśli tylko o pieniądzach. Co kilka dni ktoś zostaje pożarty przez pełzacza. Ale Esteban nie chce wysłać do kopalni wojowników. Ja tam pewnie będę musiał iść. Bo ci kolesie stanowią część Straży Kruka, a on boi się im rozkazywać. Zamiast tego pozwala nam zdychać. Dobra. Chociaż powinienem się pogadać ze Snapem na początku, ale już mi się udało bez tego. Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana? Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony. Powiedz mi chociaż, gdzie mogę zdobyć informacje. Na Boga! To przecież jedno i to samo. Zapomnij o tym. A więc coś wiesz? Tego nie powiedziałem. Co byś zrobił na moim miejscu? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo. Po pierwsze, był to najpewniej jeden z bandytów, czyli jest tutaj w obozie. Po drugie, skoro jest w obozie, to znaczy, że cię obserwuje. Po trzecie, jeśli dojdzie do wniosku, że stoisz po stronie Estebana, to nigdy się nie ujawni. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? Znikome. O. A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Kto o nim mówi, szybko kończy martwy. Co ludzie myślą o nim? Sądzą o Estebanie? O kogo ci dokładnie chodzi? Każda informacja kosztuje. Ile? Mogę zapłacić. 10 sztuk złota. No to nie ma problemu. Huno, to mnie najbardziej interesuje. Estebana? A, Huno, właściwie nic o nim nie wiem. Ta informacja jest za darmo. Emilio. Co Emilio sądzi o Estebanie? Wydaje mi się, że nie zapaliłby świeczki na jego grobie. Rozumiesz, o czym mówię? Fin? Co powiesz o Finie? Dobry kopacz. Ma zmysł do szukania złota. Z tego powodu Esteban go szanuje. Wydaje mi się, że się nawzajem dobrze dogadują.
Lenar, ten idiota? O ile dobrze wiem, Lenar nie myśli. Kolejna darmowa informacja. Fisk? Co możesz mi powiedzieć o Fisku? Fisk to Fisk. Płaci haracz Estebanowi i oddaje mu część towarów, które dostaje od piratów. Wydaje mi się jednak, że Esteban za bardzo go nie obchodzi. No i Pol? Co wiesz na temat Pola? Wydaje mi się, że nie przepada za Estebanem. Pracuje dla Huno, więc nie schodzi już do kopalni. No właśnie, ja już tak od początku podejrzewałem jego. O, no to jakie mam szansę na znalezienie tego człowieka? Musisz załatwić jednego z ludzi Estebana. Człowiek, którego szukasz, uwierzy, że jesteś po jego stronie. Ale tak łatwo nie ujawni swojej tożsamości. Musisz wymyślić coś więcej. Dziękuję. Hej, nie powiedziałem ci nic, czegoś byś wcześniej nie wiedział, jasne? Jasne. Dobra, dzięki. To tak, ja się z wami żegnam w tej chwili. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z serii Gothic 2, gdzie będziemy dalej przeprowadzali śledztwo. Może coś innego jeszcze porobimy. No zobaczymy. Więc żegnam się z wami. Na razie.